Witam! Z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie będziemy ogrywali dalej kampanię Nakariego, czyli kampanię Slaanesha w Total War Warhammer 3. Dzisiaj zaś będziemy próbowali zdobyć Dwór Zarazy oraz duszę jego strażnika. Czy nam się to powiedzie? Przekonacie się już dzisiaj. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora. W serwerze Discordowym link znajdziecie w opisie. A ja już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, bo zaczniemy dzisiaj dość mocno. Bo od razu ruszymy do ogrodów pana Zarazy, czyli samego Nurgla. Nasza armia mówi, że to będzie pyrrusowe zwycięstwo. Czy faktycznie będą takie duże straty, co możemy utracić w tej bitwie? I czy ten ogrodnik faktycznie będzie taki silny? No, możliwe, że będzie taki silny, ale pamiętajmy, że mamy wsparcie. Niektóre te jednostki wsparcia chętnie bym dołączył do mojej stałej armii, ale nasza obecna armia też nie należy do słabych. Ale jak się oni tutaj wszyscy sprawią na polu bitwy, przekonamy się już za chwilę. Posiadłość pana Zarazy! Spaczony dwór Nurgla! Nikt nie przekroczyłby jej progów żywy. Jednak ogrodnik wyjdzie nam naprzeciw, jeśli przełamiemy jego zewnętrzne umocnienia. Musimy zdobyć drzewo czyraków w ogrodzie zagłady. Dzięki temu zdobędziemy solidny przyczółek i zaopatrzenie, które przydadzą nam się w kolejnych starciach. Jaki wesoły! Strasznie wysoły ten Nurglita dalej tam był. Dalej znajdują się jeszcze dwa drzewa, które należy zdobyć, by przejąć inicjatywę. Nurgla bawi fakt, że wdarliście się aż tak daleko. Wybijcie jego sługi, by już nie ośmielił się z was drwić. Oj, pożałuję tego. Pożałuję, że próbował z nas drwić. Dobra. Spróbujmy to jakoś sensownie ułożyć, jak chodzi o uderzenie. Wy pójdziecie tędy. Pomioty niech zostaną troszeczkę z tyłu. Co do nich mam inny trochę plan. No i nie ma co czekać, uderzamy. Was cofnijmy. Wy zaatakujecie z tej strony. To jest i tak tylko straż przednia tego, co Nurgle nam przyszykował. Okej, was jeszcze nie możemy cofnąć, no dobra. Wróćmy tutaj biczem. I zmieniliśmy obronę w zwarciu tej bestii Nurgla. Okej, na razie nie idzie źle. Jeszcze tutaj nasi sojusznicy od Zincha pomagają. Tak samo ci grasanci. Więc armia Nurga się już tutaj rozpada. Przez co mam nawet pewien pomysł, który chyba zrobimy za chwilę. Ale najpierw się przyda przejąć bądź co bądź to pierwsze drzewo. The Maiden of Ecstasy. Dobra, tą fascynację na razie zostawmy. Ta bestia Nurgla też zaraz w sumie padnie. Dobra, zaraz padnie. Już padła.
Więc zajmijmy drzewo na spokojnie. Dobra, teraz się cofnijcie. I zobaczmy, jak my to możemy rozłożyć. My i tak będziemy chcieli walczyć wręcz. Ale te wieżyczki nam trochę pomogą. W szczególności jak mam wrażenie, że jeszcze stąd będą nagle przychodzili przeciwnicy. To troszeczkę zmniejszy ich natłok, tak że powiem. Możesz się cofnąć, ty pomiocie jeden? Czy nie możesz się pomiąć? Czy pomioty mogą się cofać? Ja chcę, żebyście się cofnęły, ale z jakiegoś powodu nie możecie. No nic. To ściągamy grasantów. Dobra, nadchodzą już pierwsze oddziały. Niech strachulce zajmą się tymi flankami. Pomogą mi te dwa oddziały. Tutaj się przygotujmy. Okej, tutaj też już nadchodzą. Ale wam tu bym powiedział, żeście się cofnęli. Nie ma powodu, że się tam głupio ginęli. Dobra, nadchodzą tutaj wrogie oddziały. Zaoszczędźmy też troszeczkę magii na potem. Dobra, tutaj jakoś to idzie. Przechwyćmy teraz tych jeźdźców zarazy. Wieżyczki robią swoje. I to bardzo ładnie robią swoje. Przechwyćcie mi ich tutaj. Ty jedź tu. I rzuć wirem. To ich powinno zaboleć. Dobra, tu się ładnie trzymamy. Jak to wygląda tutaj? W miarę się ładnie też trzymacie, ale przyda wam się moje wsparcie. Też tutaj się lekkie przyda. Dobra, Nakari, pójdź tutaj. Dość sporo tych sierców zarazy ma zamiar przyjść. Powiedziałbym, że aż bardzo dużo. W sumie to jest kraina demonów, czego się można spodziewać. Dobra, tu się trzymają. To was zaboli. Dobra, troszeczkę zabolało, ale mniej niż myślałem. Zdecydowanie mniej niż myślałem. Jak tu się trzymacie, tu się ładnie trzymacie. I to w sumie dobra wiadomość. Ściągnijmy sobie jeszcze jedne demonetki. One się mogą przydać. Dobra, was cofnijmy. Beautiful.
Dobra, tu za chwilę się też załamią. Idą opuszczeni Nurgla. Dość małe są te oddziały. Ja rozumiem, że tutaj przyzywane są na skali małej, ale... God damn it. Dobra, jak wygląda ta flanka? To jest już opanowane, zostali już tylko ci siewcy zarazy. I kilka nurglingów. Reszta to tylko są dodatki. Dobra, ruszajcie tutaj dalej. Dobra, tobie się przyda troszeczkę leczenia. Ale zostały tutaj tylko już nurglingi. Reszta armii Nurgla się tutaj załamała. Dokładnie, przebiliśmy się przez pierwszą falę. Więc te czyraki się rozstępują. Czas po drugi punkt. Nie ma w końcu co czekać, trzeba zdobyć drugie drzewo. A potem zdobędziemy ostatnie, to trzecie drzewo, które nawet nie wiem od czego to drzewo jest. To jeszcze zakładam, że to może być od drobniaków lub czegoś w tym stylu, bo tutaj chodzi, bo tutaj było pierwsze drzewo czyraków. Ja, nie, to jest jatrzące drzewo. Żywiczne drzewo. Kąsające drzewo, dobra. Czyli w ten sposób poszli, no dobra. Tak też można to rozwiązać. Dobra, to ich zaboli. I na plecuszki tym nosicielom zarazy. Dobra, Scipio, jedź tutaj i teraz na tych opuszczonych Nurgla. Dobra, oberwali. Okej, to ich jeszcze bardziej zaboli. Tu już się wrogowie łamią. Niech was to zaboli. Teraz tylko dorwać tych koleżków. Dorwać ich. Będzie dobrze. Dobra, punkt jest praktycznie już nasz. Tylko tych ostatnich nosicieli trzeba wytępić i przesunąć nasze oddziały. I będzie dobrze, tak przynajmniej mi się zdaje. Dobra. Zostali już tylko ci nosiciele, ale tych nosicieli też za chwilę już nie będzie. W końcu nasze oddziały tutaj to roznoszą wszystko na strzępy. Dobra, i po nosicielach zarazy Nurgla. Dobra, tutaj wierzę, mam wrażenie, że mogą nam się przydać. Takie już bardziej oddalone. Ta już mniej, ale coś tam swojego zada.
Też nie wiadomo, z której strony oni teraz nadejdą, więc też na to zmienimy uwagę. Poczwarki Slanesha się przydadzą. Bardzo dobra jednostka, jak dla mnie. To jest ich dosłownie wersja Minotaurów. Dobra, podleczcie się. I nadchodzą pierwsze oddziały. Więc idźcie ich przywitać. Już stąd widzę, że obrywają te należycie. Wy się zatrzymajcie. Nigdzie wam się nie śpieszy. Z drugiej strony też nadchodzą, więc przyda się ich też tam przywitać. To the next victory! Seekers! Dobra, ci są już załamani, zostały jeszcze te dwa oddziały. A te wieżyczki chyba powinny ich spowolnić, tak myślę? Na wszelki wypadek jeszcze jedną taką rozstawimy, żeby nic z tej strony do nas nie przychodziło wrednego. Dobra, to są głównie jeźdźcy zarazy. Jak chodzi o te silniejsze jednostki. Ale zresztą też powinniśmy sobie poradzić. Dobra, to ich złapaliśmy. Nasz czarodziej się tutaj przyda. Ciebie poślijmy tutaj, bo tutaj już się dzieje rzeź. Wam dajmy troszeczkę leczenia. Wam też. Dobra, to powinno trochę zaboleć Nurgla. Dobra, jak wygląda to tutaj? Nakari się dobrze bawi. To jest najważniejsze, że się dobrze bawią. Nurglowi pewnie tak do śmiechu nie jest. To niech zaboli tą bestię Nurgla. Dość sporo tych siedców zarazy zostało i kolejne bestyjki Nurgla nadchodzą. Wieżyczki jak sobie tutaj radzą, niestety jedną nam zburzyli. Furię chaosu, jak widać. Ale reszta idzie na razie w miarę sprawnie. Wy się cofnijcie. I was chyba już możemy powoli przesuwać tutaj, tak samo resztę armii. Bo nie ma co, żeby się tam stali długo i niepotrzebnie. Dobra, bestia Nurgla za chwilę tam padnie. Ale furie się uparły na te nasze wieże. Będę musiał pamiętać, że furie są takie dobre do niszczenia wieżyczek. Dobra, was wycofajmy. Macie amunicję, macie HP z powrotem.
Tutaj wszystkie nasze bestyjki i słudzy Senesza już wytępili tych Nurglitów. Więc za chwilę ostatni fragment zdobywania twierdzy nam zostanie. Więc się już lepiej ruszajmy w tamtą stronę. W szczególności, że już nic tam nie zostało. Czas zdobyć zarośnięty szlak, a zarazem kąsające drzewo. O nie, mają nawet tego wielkiego nieczystego, trzeba go umyć. To dopiero będzie herezja, umyć wielkiego nieczystego. Ale będzie on też dobrym celem do polowania. Dobra, wy też ostrzelajcie, my chcemy tego wielkiego nieczystego się pozbyć. Ale po coś też mamy tych grasantów, między innymi na tego typu wypadki. Już ten wielki nieczysty nie zwieje. Dobra, tych opuszczonych trzeba dorwać. Dobra, też wam dajmy trochę amunicji. Jeszcze się może wam przydać. Ten wielki nieczysty już nie wstanie za chwilę. Ale stamtąd ciebie lepiej wycofajmy. Jeszcze jakiś wir na pożegnanie. No i to ich powinno jeszcze bardziej zaboleć. A to ciekawe, jak sobie tutaj radzą. Wy sobie nie radzicie z piechotą? Kiedy jesteś... Nie, wy nie jesteście przeciw piechotom. Dobra. To wam wybaczę. To wy byliście przeciwko piechotom. Piechocie. Dobra, strzelców na górę. I pewnie za chwilę się pojawi wielki ogrodnik. Ja to już czuję. Ten oddział jeszcze dobijmy wroga. I mamy sporo punktów. Chyba nawet wiem, na co te punkty przeznaczymy. Choć te bardziej wysunięte wieżyczki nawet nam tutaj mocno nie pomogły, to kupią nam nawet trochę czasu. Okej, ci opuszczeni wracają. Wy uciekajcie. Dobra, ci opuszczeni też zaraz padną. Tutaj jeszcze te walczą, walczyli raczej. I kąsające drzewo jest nasze. Wygląda to, jakbyśmy mieli się bronić od góry. Dobra, postawmy wieżyczki. I przyzwijmy małe wsparcie. Dobra, małe wsparcie. Przyzwałem trzy wielkie demony. Ale jak się dorwą do tego ogrodnika wraz z Nakarim, to nie będzie co zbierać z tego ogrodnika.
Dora, gdzie jest ten ogrodnik? Okej, okay, idą na nas. O, całkiem niezłą maczugę ten gościu ma. Już po nas idzie. Wraz ze swoimi siewcami zarazy. I akurat tutaj wychodzicie na nas. To jest jak nam jak najbardziej na rękę. Po prostu was przytłoczymy tutaj. No i zostaną tam przytłoczeni. Okej, nadchodzą z drugiej strony. Trzeba się nimi też zająć. Ale ten ogrodnik długo sobie nie pożyje w ten sposób. Dobra, poślijmy po czwarki też tutaj. To nadchodzą jeźdźcy zarazy Nurgla. Lepiej ich przechwycić. A wy wszyscy na ogrodnika. Wybiegnijcie tutaj, no i ogrodnik tutaj niech też sobie powalczy. Ty już jesteś nieśmiertelna, ale wolimy cię nie stracić tak głupio. Dobra. Nieźle. Zbijmy miażdżycieli dusz. Oni powinni trochę pomóc teraz z tym blobem. Rydwany też poślijmy. No, ogrodnik na trzech strażników. Długo tak... A to skurczywy, popatrzcie. Sobie tak lataj, byśmy go tak nie zauważyli normalnie. Dobra, trochę zaczynamy obrywać. To mnie martwi, ale ogrodnik za to już samym upadnie. Dobra, przyzwijmy jeszcze jednego miażdżyciela dusz i grasantów. Oni na pewno pomogą na tych wychodzących nosicieli zarazy. Darkling Majesty. Dobra, czy tutaj zostaliście praktycznie rozbici. I ogrodnik zaraz padnie. Dokładnie, ogrodnik padł, zostało jeszcze tylko kilka oddziałów Nurgla. All for the prince.
Dobra, uzyskajmy trochę tej energii. Walczcie tam, walczcie. Nawet jeżeli to już z mojej perspektywy chyba jest już de facto tylko czyszczenie, bo ogrodnik padł. I zostały już de facto niedobitki oddziałów Nurgla. Demon X! Name! Kiss! Dobra, przyspieszmy troszeczkę to czyszczenie. Coś tu jeszcze Nurglowi zostało? Nie! Udało nam się! Udało nam się zdobyć kolejną duszę, która nam będzie tak bardzo potrzebna. Demoniczny książę Nurgla Ogrodnik został zgładzony. Mamy jego duszę. Co oznacza, że brakuje nam już tylko duszy strażnika od Slanesha. I brakuje nam jeszcze strażnika od Zincha, gdzie mam wrażenie, to że przy Zinchu będzie najwięcej roboty. Dlaczego przy Zinchu? Podejrzewam, że tam będziemy musieli skakać, a skakać, a skakać pomiędzy tymi wszystkimi wyspami. I będzie zwyczajnie trudno nam dostać się tam, gdzie chcemy. Lecz ważne jest to, że ogrodnik został pokonany. Więc weźmy wiernych od niego. O, kolejna wstawka fabularna. The bear still clings to life. Of course, God blood to break a curse. Too long, I was imprisoned in shadow. Finally, my flesh returns. Flesh to tear, little. When I am free, you will know the wrath of a god. The bonds of the forge are strong, and you grow weak. Our journey is not complete. The Lord of Shadows is a shadow no more. With his curse broken, he can pursue his burning desire to enact revenge and dominate the world. Czyli to pewnie z nim będziemy musieli się za niedługo rozprawić. Prędzej czy później. The Tempter Lord. Ale powróciliśmy do świata śmiertelników. For souls. To jest wszystko w porządku. Wzmocnijmy uległość. Gift from my master. Jak to wygląda u pozostałych lordów? Ty sobie na razie radzisz, więc ty tam zostań. Musimy się jeszcze przesunąć jednym lordem. Naszym strażnikiem tajemnic. Bo musimy rozwiązać problem z orkami. Niestety też się dowiedziałem ostatnio, że nie będziemy mogli skorumpować carzycy Katarzyny tak jakbyśmy chcieli. Niestety, choć może zostało to zmienione, nie jestem tego pewien.
Ale już mamy przynajmniej przygotowaną sieć kultów tutaj, więc będzie nam o wiele łatwiej z nimi walczyć. I to już nadejdzie czas. Tak samo pamiętajmy, że teraz to elfy będą miały jeszcze problemy. A nie oszukujmy się, mieć jako wasala elfy, to naprawdę mogłoby się nam ładnie opłacić. No ty masz tu zostać. Infernus możemy w sumie rozbudować. Dawną siedzibę Skarbranda. I niech się rozszerza wpływ Slanesha, sądzę. Zakończymy od razu turę. Skoro już wiemy, że nie możemy skorumpować do końca Kislewu, to może być problem, co z tym fantem zrobić. Ale możemy założyć jeszcze jeden kult. Bo za niedługo nasze spaczenie będzie rosnąć, a rosnąć. Widzę, że też nasi wasale powoli zajmują się tymi orkami. I coś musimy tutaj zrobić z tobą, Nakari. Ale to już coś wymyślimy. Musimy ciebie stamtąd teraz przede wszystkim wydostać. Wracaj do Infernusa. Albo w sumie, tak, cofniemy cię do Infernusa, tam ci troszeczkę ogarniemy te wojska. I sądzę, że na tym też będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Zapraszam was także na Cytadelę Gregora. Serwer Discordowy, link znajdziecie w opisie. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!